Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Wszołek. Jak chcecie się dowiedzieć, dlaczego nigdy nie zjem kuny, obejrzyjcie Bez Ściemy. Jak to było z przedłużeniem kontraktu przy poprzednim pobycie w Legii? I tutaj jest doprecyzowane pytanie, bo dostałeś podobno dwie propozycje, o których się mówiło. Prawda czy nie? Propozycje jakiekolwiek tam wiadomo były, ale najbardziej był dla mnie ważny czas, kiedy one pojawiły się. A mianowicie pojawiły się praktycznie już później po tym, gdzie było wiadomo, że mam oferty z innych klubów, przede wszystkim też z Niemiec i tak dalej. I takie konkretne oferty dopiero się pojawiły wtedy, kiedy ja już byłem po rozmowach z Unionem Berlin. Wiedzieli, że jestem wolnym zawodnikiem i miałem już wstępne umowy i byłem też po rozmowach z trenerem i tak dalej. To wtedy pojawiły się te konkretne umowy, a wcześniej, nie chcę tutaj mówić, miała się pojawić oferta konkretna o wiele wcześniej, już w grudniu, a oferta się nie pojawiała jakiś tam czas. Więc na pewno moim priorytetem była Legia. Czekałem na tą ofertę kilka miesięcy i to może potwierdzić moja żona. Żona potwierdza. Siedzi tutaj, że czekałem kilka miesięcy i byłem w stosunku na pewno do Legii i chciałem być fair. No ale być może tam jakieś były problemy w klubie i tak dalej. Rozważali tą sytuację, wiedzieli też, że jaki tam kontrakt wcześniej byliśmy umówieni, na jakich warunkach przyszedłem wcześniej, dwa lata wcześniej i na jaki przede wszystkim byliśmy umówieni kontrakt później. Mniej więcej, mówię, nie chcę tu mówić dokładnych kwot, na pewno nie zgodzę się nigdy z tym, że poszedłem tylko do Niemiec po to, że dla pieniędzy i tak dalej, bo to nie było dla mnie najważniejsze. Oczywiste pytanie, tak jak tutaj ktoś pisze. Czy chciałbyś zostać w Legii na przyszły sezon? Oczywiste pytanie. Tak napisał. Nie, powiem szczerze, jestem szczery zawsze, staram się być. No na pewno nie wykluczam takiego wariantu, no bo jest mi tutaj na pewno dobrze, więc kawał mojego życia piłkarskiego, zdobyte dwa mistrzostwa, gdzie to zawsze powtarzałem, że to jest jakiś tam cel w życiu, marzenia, że się spełniają. Kiedy zdobywa się mistrzostwo Polski, masz te medale, więc na pewno nie wykluczam tego scenariusza, ale zobaczymy, co przyniesie czas, bo wiadomo, że jestem jak na ten moment wypożyczony, ale wiadomo, że to musimy dojść do jakiegoś tam porozumienia, by musiało dojść, ale zostawmy ten temat na lipiec, bo w tym momencie mówię, jest jeszcze coś do ugrania, mamy coś do udowodnienia. Przede wszystkim sobie. Czy miałeś ofertę z Lecha Poznań? Ofertę? Jeśli chodzi czystej oferty, były jakieś tam rozmowy? Nie wiem, czy to można nazwać ofertą. Wiadomo, były jakieś tam zapytania i tak dalej. Coś tam było, no ale wiadomo, no. Nie, jakbym miał powiedzieć, skąd były oferty, no to bym musiał wymieniać kilkanaście godzin do wieczora. Nie wiem, czy nam by czasu starczyło. No ale to jest normalne, w piłce nożnej przychodzą oferty, ale... Nie kusiło? Życie. Nie, jak mam być szczery. Jest pytanie, czy prośba właściwie, żebyś odniósł się do odprawy Czesława Michniewicza przed meczem z Piastem, w którym odnosił się do fochów Wszołka kopania w drzwi. Nie wiem, kto panu tak powiedział. Kolejny raz szukacie afery tam, gdzie jej nie ma. Ciężko mi cokolwiek na ten temat wypowiadać się, bo co ci te drzwi zrobiły? Bardzo często to są emocje. Ja jestem akurat takim człowiekiem, który bardzo żywiołowo reaguje na różne sytuacje. Jestem po prostu, jak to się mówi, jakby to ująć. Po prostu potrafię się zagrzać szybko czasami, no ale to bardziej wychodzi przez to, że jestem taki ambitny. Kto wie, to wie, o czym mówię, tak jest. Po prostu jestem przeambitnym człowiekiem. Zawsze taki byłem, zawsze taki jestem. Życie mnie nauczyło tego, podwórko i tak dalej. Czasami, jak to się mówi, ambicja góruje nad rozsądkiem. No i była taka sytuacja po prostu w tamtym momencie, że po prostu nie potrafiłem zrozumieć danej sytuacji na tamten moment, na gorąco. No i były jakieś tam emocje się udzieliły, no i drzwi dostały kung fu. Nikogo nie było przy mnie w tamtym momencie. Więc byłem bardziej sam ze sobą, no emocje po prostu poszły do góry, no ale to jest życie, no ja mówię, no to bardziej ambicja, ja taki jestem, kto mnie zna, wie jaki jestem, to może mnie oceniać, ja sobie nie mam problemu, a co ludzie inni myślą, to niech sobie myślą, mają do tego prawo, jakoś mnie to nie rusza,
Czy jak grasz z Johanssonem, to masz większy komfort niż jak grałeś z Jurą? Wiadomo, że z Jurą jak graliśmy, to graliśmy bardziej ofensywnie. Tymi pozycjami się wymienialiśmy. Matias jest świetny w defensywie przede wszystkim. Widać, że przypadek nie grał w reprezentacji Szwecji. Super też potrafi się podłączyć. Dobra jest komunikacja. Myślę, że to są podobni zawodnicy. Czemu odszedłeś z Hellasu? I czemu w ogóle opuściłeś Włochy w momencie, jak już zaczynało ci tam żreć? Byłem zawodnikiem Hellasu i złamałem tą rękę przed mistrzostwami Europy. I z klubem się dr Jaroszewskiej reprezentacja się dogadała, że będę się leczył tutaj w Warszawie do samego końca, bodajże 2-3 miesiące i wrócę do Hellasu. I miałem 2 miesiące leczenia, rehabilitacji i Hellas, tam doktor, były doktor, zaczął wyzwaniać, że mam się pojawić nagle w klubie. A mówimy, no przecież 2 miesiące mam rehabilitacji, mam swojego tutaj rehabilitanta, no nie może, mówiliśmy się, że do końca zostaję tutaj i się leczę. Były takie właśnie napięcia, bo klub też spadł do Serie B. Nowy dyrektor, że mam wracać, że mam tam się leczyć, w ogóle nie dali wytłumaczyć i tak dalej. No i była taka atmosfera bardzo napięta. Ja dostałem jakąś tam ofertę z QPR po drodze, gdzie był trenerem Jimmy Floyd Hasselbaink. Drużyna, która spadła z Premier League, od razu chciała awansować. Fajny projekt przedstawiony i tak dalej. Moje jakieś tam marzenie zawsze było, żeby grać w Anglii. Wiedziałem, że to jest klub z historią QPR. Dostałem fajną ofertę, fajni kibice, fajne miasto, wiadomo Londyn. Liczyłem na to na pewno, że awansujemy do Premier League jak najszybciej. Dobrzy piłkarze, no nie udało się, spróbowałem tej przygody, przyszła oferta. Najpierw zostałem wypożyczony, później QPR mnie wykupiło i tak to zostało. No, uważam, że to był też bardzo dobry okres w moim życiu, mimo to, że zacząłem trochę grać na innej pozycji, bo grałem na wahadle czy na prawej obronie, ale w większości mecza grałem, to nie była przygoda taka, że nie miałem żadnych występów, bo zagrałem przez 3 lata ponad 100 parę meczów w Championship i tak dalej, więc nie było tak, że odcinałem kupony za granicą, tylko wszędzie, gdzie byłem, zawsze prędzej czy później wywalczyłem sobie szansę. Kariera którego twojego włoskiego kolegi tak się rozwinęła, że cię zaskoczyła? No i tutaj jest kilka propozycji, Muriel, Skriniar. Nie wiem, czy zaskoczyła. Na pewno, jeśli chodzi o tym Luis Muriel, Sampdori samej było widać, jaki ma potencjał, jakie ma umiejętności, Tuku Korea, Tuku tak samo. Już było widać na treningach, że tak się wyrażę, przepiłkarzem. Dużo było chłopaków Romagnoli i tak dalej, nie chcę tutaj wymieniać, ale kogo tak najbardziej mnie zaskoczyła, jaki piłkarz, który tak wystrzelił do góry. Mhm. Albo czy na przykład ty widziałeś w nim coś więcej już wtedy, kiedy jeszcze widziałem nie był tam. Na przykład, jeśli chodzi o Tuku Korea, bo widać, że ma te umiejętności naprawdę, żeby ten dribbling, swobodę i tak dalej, tą manianę. No i widać, że pokazuje to w meczach Serie A przede wszystkim, tylko kontuzje, wiadomo, żeby go mijały, to naprawdę dużo umiejętności. No a Luis Muriel to już wcześniej pokazywał. Wszedł trochę tam do Sampdorii, bo też miał tam jakieś problemy, ale widać, że napastnik, jak tylko ma dzień, to jest jeden z najlepszych, uważam, w Europie. Może ja nie będę się z tego śmiali, ale naprawdę takie umiejętności, że mało kto ma z napastników. Jak to było z ofertą Chelsea? Jak mówiliśmy o tym Hellasie Verona, to ja wróciłem do Hellasu i zagrałem 5 minut w Pucharze Włoch. Wszedłem po tej kontuzji złamanej. W 5 minut w Pucharze Włoch to było, nie wiem jaki okres, ale jak jeszcze było okienko trwało letnie. I zagrałem 5 minut i poszedłem do QPR. I w QPR zacząłem grać, super zacząłem grać, tam miałem bramki, asysty na tym wahadle. I była taka sytuacja, że zaczęło się okienko zimowe, to ja już wiedziałem, że trener Conte był trenerem Chelsea i tam jego asystent, jeszcze go znałem z Włoch, asystenta. No i była taka sytuacja, że grał Victor Moses na wahadle w Chelsea i trener, ktoś tam dostał kontuzji w Chelsea na wahadle prawym. A wiem, że relacje między tam jakieś tam Chelsea czy QPR to jest bardzo bliskie są tam. No i wiedziałem o tym, że jest zainteresowanie, bo szuka trener Conte jak najszybciej jakiegoś wahadłowego, żeby był alternatywą w razie czego. Bo mieli, no i wiem, żeby się zgłosili do QPR, żeby mnie tam, nie wiem, czy wypożyczyć, czy najpierw wypożyczyć, czy kupić. Ale się okazało później, że zagrałem w dwóch drużynach w tamtym półroczu. Czyli nie mogłem grać teoretycznie, jeśli chodzi o prawo, w trzech drużynach przez cały sezon, więc tematu nie było, kupili za Pacostę, którego też znałem z występu we Włoszech, w Torino grałem przeciwko za Pacoście. Poszedł za chyba 30 milionów euro do Chelsea, no i po prostu wiadomo, no, mogło być inaczej, ale mówię, to jest życie, nie mamy wpływu na dane sytuacje. Czy żałujesz, że w czasach Polonii Warszawa spękałeś przed ofertą Hanoweru? Byłem trochę za młody na to wszystko, trochę mentalnie, później tego nie udźwignąłem, że tak się wyrażę.
Trochę wydawało mi się w tym wszystkim, że za dużo jest osób od środka, za dużo osób jest przy mnie, za dużo osób mi doradza z prawej, z lewej strony. I tak trochę to było takie dziwne i po prostu no, życie. No, była dobra oferta, no ale po prostu na tamten moment po prostu trochę tak się przestraszyłem. Jak to jest, że w listopadzie nagrywasz film w koszulce Polonii, gdzie mówisz, że jesteś wdzięczny klubowi, a miesiąc później wracasz do Legii? Dzięki Polonii zadebiutowałem w Ekstraklasie i rozwinąłem skrzydła w profesjonalnej piłce. Zawsze będzie w moim sercu. No ja to, dla mnie to jest proste do wyjaśnienia. Ja w każdym swoim wywiadzie, wcześniej czy tak dalej, jak się udzielałem na temat Polonii czy tak dalej, mówiłem, że nie mam nic do ukrycia, że zawdzięczam Polonii bardzo dużo, bo dzięki Polonii wypłynąłem na jakieś tam szerokie wody, miałem 16 lat niecałe. Kiedy Polonia mną się zainteresowała, będąc w czwartej lidze, więc na pewno tam zadebiutowałem w Ekstraklasie, przede wszystkim zadebiutowałem w reprezentacji Polski, no i myślę, że miałbym, nie mógłbym szanować samego siebie, spojrzeć w lustro, gdybym powiedział, że nie mam nic, nie zawdzięczam Polonii Warszawa, bo to jest byłoby szalone. Tak samo jakbym miał powiedzieć w lustrze, że nie zawdzięczam nic z Legii Warszawa, bo to tak samo. Szanuję zawsze kluby, pracodawców, w których jestem, daję siebie wszystko, wkładam swoje całe serducho i tak będzie zawsze. Ja akurat nie akceptuję takich ludzi, którzy... Nie akceptuję, no akceptuję, wiadomo, ale dla mnie to jest dziwne, ktoś, kto po miesiącu czy po tygodniu jest już wielkim kibicem danego klubu, całuje koszulkę i tak dalej, bo uważam, że na to trzeba sobie zasłużyć i przede wszystkim ciężko pracować, dać swoją postawą, dawać na boisku, a ja mówię, no jestem wdzięczny Polonii, Legii, innym klubom, w którym miałem możliwość grania, za wsparcie, za to przede wszystkim, że tam byłem i tak dalej, więc to jest chyba dla mnie normalność. Czy będziesz chciał zakończyć karierę w Wiśle Tczew? No na pewno, jak coś tam mamy w planach z moimi przyjaciółmi i tak dalej, że za 10 czy tam ileś lat chcę grać jak najdłużej, wiadomo, tylko żeby zdrowie pozwoliło, to chcemy wrócić tam do naszej drużyny, do Wisły Tczew, zobaczymy, w której lidze będzie i pograć, powalczyć. Jaką kuchnię lubisz najbardziej? I dalej doprecyzowane, ulubiona potrawa. Najbardziej to kocham włoską kuchnię. A moja ulubiona potrawa to jest, nie mam takiej jednej, ale być może kocham, może powiem taką jedną, która jest wspaniała, to jest na pewno makaron z mozzarellą bufalą, taką na gorąco w środku. Tak się rozpływa ta mozzarella, sos pomidorowy, to jest moja ulubiona. Ale dobre. A tak to w polskiej kuchni, to ja kocham sałatkę jarzynową, to ja mogę zjeść całą michę. Naprawdę taką ogromną. Zostałeś zapytany, czego nigdy nie zjesz? I po namyśle odpowiedziałeś, że kuny. Kuny. O co chodziło z tą kuną? Nigdy nie zjem? Kuny. Dzień wcześniej, bo tego samego dnia oglądaliśmy sobie tam z fizjoterapeutami takie śmieszne filmiki na YouTubie. Wpadki w familiadach i tak dalej. I tam, nie wiem czemu ta kuna mi wpadła. Być może też, że wcześniej rozmawialiśmy, że kuny mojemu koledze przegryzły jakiś kabel w samochodzie, dlatego to była jedna wersja, dlaczego mi to się działo w głowie, bo też, a druga była, że wcześniej była właśnie w teleturnieju jakaś pani mówiła, było więcej niż chyba milionerach, albo najsłabsze ogniwo, coś takiego, czy familiadzie, więcej niż jedno zwierzę i taka pani się zastanawiała, mówi lama. Familiadzie. Familiadzie to było, nie lama, ale nie wiem skąd ta kuna. Ale nie zjesz. Być może mój piesek zjadł jakąś kunę czy coś, nie wiem. Ale ty nie zjesz. Nie, ja nie zjem. Na zdecydowanie nie. Czy będąc we Włoszech często jadłeś pizzę? No nie tak często, ale jadłem. Na pewno, ale ja akurat jestem fanem zdrowej kuchni, staram się zdrowo odżywiać. Żona mnie tutaj zaraziła tym wszystkim jakieś 9 lat temu, właśnie po wyjeździe do Włoch, gdzie wcześniej wpierdzielałem kinderki, knopersy, byłem fanem knopersu, myślę, że wykupywałem półki w sklepie od knopersów, jak miałem niecałe 20 lat, ale od 9 lat zdrowe, wszystko wiem na temat odżywiania, na temat nawodnienia organizmu i tak dalej. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Co pierwsze? Twoje pytanie. Jajko czy kura, czy uchylasz się od odpowiedzi? Co było? Jajko czy kura? Ja myślę, że kogut.